Cześć, Boże, witamy tu z tej strony Śmi, tutaj już kolejny let's play z Etiwa w tej hauli. Tak jak już obiecałem, zrobimy The Runa. Najpierw zobaczę sobie dziennik. Potrzeby ociężarówki. Spłata kredytów oraz manta, spoko. Najpierw, tak jak już powiedziałem, najpierw pojedziemy do Las Vegas, potem do Chicago, a potem do Nowego Jorku. Ten oto wyścig jest podzielony na 10 etapów. Pierwsze to Zachodnie Wybrzeże, drugie to będzie Park Narodowy, trzeci to będzie Dolina Śmierci, czwarty to już wiemy, Pustynia Wzgórza, piąte to będzie Góry Skaliste, szóste to będzie, to jest to Chicago, siódme to będą Wielkie Jeziora, ósme to będą Lasy. Nie wiem, dziewiątego nie znam, a ostatni będzie Wschodnie Wybrzeże. Sprawy Wschodniego Wybrzeża pojedziemy chyba od północy. I właśnie gdzieś na ostatnich wybrzeżach Nowego Jorku będzie meta. Ciekawe jakie to jest. Coś tu jest, że tu. Czyli przez Kanadę musimy pojechać. Szlak. Nie no, chyba przez New Jersey pojechano, czyli od południa. Spoko. No dobra, jademy. Dobra, jak wybrałem szkło. Może inaczej nie. Odwory. Dobra, klasa biorę. Siedzi bardzo drogi. Bardzo cenny. Niestety jest prawie podwójnych, jestem odrobinę słaby, ponieważ parkowałem kiedyś jajka gdzieś na szóstym etapie Terrana, ale niestety nie udało mi się go odłączyć, ponieważ jedna przyczepa się zgubiła. Dobra, pojedziemy przez północ. Parę minut.
Zapas food. A gdzie to? Ach, na zachodzie, jasne. Nie no, mała fabuła. W Need for Speed Terran wcielamy się w jakiegoś tam czaka. Nazwiska nie pamiętam, ale w następnym odcinku sobie przypomnę. To. Przed tym wyścigiem jakaś tam mafiosa chciała go zabić. W Nowym Jorku spotkała się z Sam. Był rudą. Ona dała propozycję, że ma sięgnąć z San Francisco do Nowego Jorku. Bo to jest wyścig na śmierć i życie. On to akceptował, bo to jest wyścig na śmierć i życie. Zwycięzca otrzymuje, uwaga, uwaga, 25 milionów dolarów. Niestety parę... Nie no, chyba o wszystkim już powiedziałem. Nie no, co chwilę... chwilę temu... Ja cię zapomniałem... Zapomniałem dla was nutę, jakieś tam, no nie wiem, nutki z Terrana. A, w Terranie most był w remoncie. Czekaj, sprawdzę jeszcze, czy jest dealer w Las Vegas. No nie, tylko na północny zachód od niego, no. Dobra. Gdy skończę, pojadę tam. Czekaj.
Aha, niestety tego kawałek wyścigu od San Francisco jest tylko za pomocą autostrady. Poobejrzę całą serię raz jeszcze i poprzypomnę to wszystko. Niestety komputerowi nie stać na Terrana, ponieważ jest bardzo zławy, a taka gra jest bardzo wymagająca. 3 giga RAMu. Nie wiem konkretnie, no.
mamę. Dobra, pojedziemy o jeden wiadukt dalej, później tak. No i tak. Czekajcie chwilę, to tylko. Dobra, jesteśmy z powrotem.
Jaki debil na czerwonym przyjechał. Jaki debil trąbi do mnie, no. I proszę, jesteśmy w Las Vegas. O, jakiś tam po... Wiesza Eiffla? Czekaj. Oni potrzebują ciężarówki? Czekajcie. Skończę swojego terrana i już macie swoje. Dobra, niech chwilę odpocznę. No właśnie, dlatego mama pościeli. Zejdź, mama pościeli raz, dwa, trzy położysz, a ja pójdę robić kolację. Jeszcze trochę mi zostało, kurczę, taka... Ja nie mogę, muszę się dostać.
zasadzić, czy nie sobie obóz. Terka do dupy. O. No, nareszcie. No dobra. Już za chwilę sprawdzę. Sprawdzę, ile kosztuje najtańsza ciężarówka używana. Oraz poszukam jakiegoś tam ładunku do Chicago. Tak więc to jest koniec pierwszej części. Terrana. Tak więc do zobaczenia w kolejnym let's play z Edge of Stay Howling.